W jakim sensie do sytuacji Europy odnosi się jedna z kompozycji alegorycznych, którą namalował Rubens, mianowicie Pokój i wojna, kiedy Rubens, to jest czas, kiedy Rubens między innymi zostaje wysłany na dwór angielski w celu próby takiego dyplomatycznego rozwiązania konfliktu między królem angielskim, a przede wszystkim królem hiszpańskim. Tą misję dyplomatyczną, którą artysta pełnił przez około rok, między 1629 a 1630 rokiem. Królowi angielskiemu, Karolowi I, bardzo spodobało się w sposób, jaki Rubens zabiega o jego względy. Rubens bardzo dużo z królem dyskutuje o sztuce, a w końcu w ten czas, kiedy właściwie brakuje mu argumentów, maluje jeden ze swoich obrazów. Obraz, który mówi, że z wielką ukontentowaniem podaruje go królowi angielskiemu, jeżeli ten tylko i wyłącznie zechce jego pracę przyjąć. A tak naprawdę ten obraz wyraża wielkie życzenie jego jako artystę, jego również jako posłańca, ale również jego mocodawców. I co robi Karol I? Karol I czeka, aż Rubens skończy obraz, ogląda go i właściwie mówi, że jeżeli tak ma wyglądać jego misja dyplomatyczna, ma mieć taki skutek, to on się oczywiście na nią zgadza. To jest jeden z tych przykładów, kiedy potęga sztuki wydaje się o wiele większa niż wszystkie inne zabiegi dyplomatyczne. Proszę Państwa, oto Pax, czyli pokój, który jest przedstawiony przede wszystkim jako za pomocą personifikacji kobiety. Kobiety, która jest tutaj również utożsamiana z dawczynią życia. Oto naciska swoją pierś i karmi jedno z tych małych, słodkich dzieciątek, które występują. Tam, gdzie jest pokój, tam jest radość, tam jest obfitość, tam jest bogactwo, tam się również rozwijają sztuki. A o czym to świadczą? A to dwie panie. Proszę zobaczyć, jedna z nich w złotej misce niesie wszystkie te wiktuały, które przede wszystkim są synonimem dobrobytu. To są fantastyczne, piękne przedmioty, klejnoty. Druga z nich bawi się tamburinem. To jest ewidentne odwołanie się czy zalegoryzowanie bogactwa i sztuki. W ten czas, kiedy jest pokój, to wszystko w sposób naturalny się rozwija. Satyr, który pochyla się nad rogiem obfitości. Proszę zobaczyć, nawet tygrys jest tym, który mile spędza czas, bo kiedy ludzie są szczęśliwi, to nie ma czasu na agresję. A proszę zobaczyć, co się dzieje jako zapowiedź pewnego nieszczęścia. Oto właśnie bogini pokoju Minerva jest tą, która odsuwa od siebie Marsa, a za nim mamy Erynię. Erynię, które były odpowiedzialne za niesprawiedliwość, głód, zabijanie, te, które powodowały wszystkie nieszczęścia. I jeszcze cudowny bożek miłości małżeńskiej, który koronuje małą, wdzięczną dziewczynkę. W ten czas, kiedy jest pokój, ludzie kochają się, ludzie się rozmnażają w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Są szczęśliwi, bo mają poczucie bezpieczeństwa. Proszę Państwa, fantastyczna misja dyplomatyczna. Jeżeli nie można kogoś przekonać słowami, jeżeli ktoś jest zaciekawiony w swojej nienawiści, to maluje mu się piękne dzieło, gdzie w sposób erudycyjny, wizualnie przedstawia mu się, jakie są korzyści z zawarcia traktatu pokojowego. Król Karol I okazał się być może głuchy na misję dyplomatyczną, ale okazał się bardzo czuły na pewien wdzięk, jeżeli chodzi o zaprezentowane dzieło. On był znawcą i koneserem sztuki. Nie na darmo na dworze królewskim za chwilę pojawi się Anton van Dyck, również jeden z uczniów Rubensa, bo wszyscy będą ową misję dyplomatyczną oczywiście Rubensa wspominali. Świetnie namalowany obraz pokazujący, na czym polegała jakby siła przekonywania Rubensa, jeżeli nie dyplomacją sensu stricto, to oczywiście przede wszystkim, a może i za pomocą sztuki.